Zespół jest już zbudowany. Oczywiście, jako trener jestem bardzo zadowolony ze składu zespołu. Udało nam się zatrudnić siatkarki takie, jakich szukaliśmy, więc teraz przed nami tylko i wyłącznie ciężka praca i mam nadzieję ciekawy sezon dla nas wszystkich, przede wszystkim także dla kibiców Impelu Wrocław. Jedną z liderek ma być przyjmująca Natalia Mędrzyk, znana pod panieńskim nazwiskiem Kurnikowska. Jak to się stało, że trafiła do Wrocławia? Przede wszystkim potrzebowałam jakiejś zmiany. 3 lata byłam w jednym klubie i na pewno takiemu klubowi jak Impel się nie odmawia. Po prostu jest to klub, który jest profesjonalny i zawsze walczy o najwyższe cele. Także decyzja była prosta. Skład gotowy, więc chyba już można mówić o celach. Jesteśmy w trakcie rozmów z naszymi prezesami, właścicielami odnośnie celu zespołu. Wielokrotnie tam się gdzieś przewijała bardziej niż jakby mówili o określonych miejscach, bardziej budowanie zespołu opartego na młodych zawodniczkach, w wsparciu z doświadczonymi zawodniczkami, budowanie zespołu, który się będzie rozwijał, nie tylko w tym roku, ale w kolejnych latach i to dopiero będzie decydowało o tym, jakie cele będziemy mieli, więc jakby my jesteśmy dopiero przed tymi jakby tak decydującymi rozmowami, ale pytanie, czy w ogóle jest sens wyznaczać jakiś cel. Myślę, że naczelnym celem tego zespołu będzie bardzo dobra gra w siatkówkę i dawanie dużej radości naszym kibicom, pokazanie się z dobrej strony w meczach we Wrocławiu, w meczach na wyjeździe, po to, żeby nasi fani, którzy będą na naszej hali, czy także nasi kibice, którzy jeżdżą z nami na mecze wyjazdowe, byli bardzo zadowoleni z naszej gry. Także myślę, że to jest główny cel. Impel bardzo mocno się zmienił w porównaniu do składu z minionego sezonu. Jest kilka młodych zawodniczek, do tego trochę doświadczenia. Mieszanka wydaje się odpowiednia. Ja myślę, że to jest bardzo porządny skład. Jest kilka doświadczonych, bardzo dobrych polskich zawodniczek, kilka nowych, młodych, można powiedzieć, i myślę, że to będzie taka fajna mieszanka. No i że będziemy się uzupełniały nawzajem. Sport Game będzie uczestniczyć w przygotowaniach Impelek do sezonu. Będziemy informować o przebiegu treningów i oczywiście rezultatach meczów towarzyskich. Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl. Green w poprzednim sezonie była trzecią, najlepiej zbierającą koszykarką polskiej ekstraklasy. Środkowa ma na koncie m.in. 23 mecze w lidze WNBA, ale zanim trafiła na parkiety żeńskiego odpowiednika NBA, studiowała na Uniwersytecie Penn State w Pensylwanii. Gdy kończyła naukę, była jedną z najlepszych zawodniczek, które kiedykolwiek grały na tej uczelni. Została pierwszą w historii koszykarką Penn State, która zaliczyła ponad 1000 punktów, 900 zbiórek i 200 bloków, a zarazem drugą w klasyfikacji wszechczasów w blokach i czwartą w zbiórkach. To wszystko zaowocowało wyborem w drafcie przez Phoenix Mercury. Tam nie rozegrała ani jednego meczu, ale inaczej sytuacja wyglądała w Los Angeles Sparks i Connecticut Sun. Nikki Green występowała także w ligach południowo-koreańskiej oraz izraelskiej, skąd trafiła do CCC Polkowice, gdzie miała możliwość współpracy z trenerem Arkadiuszem Rusinem, dziś opiekunem właśnie wrocławskiej Ślęzy. Budowa składu Ślęzy na sezon 2016-2017 powoli dobiega końca. Oprócz Niki Green kadrę zespołu tworzą dziś Agnieszka Śnieżek, Szarni Zoll, Zuzanna Sklepowicz, Małgorzata Zuchora, Courtney Treffers, Agnieszka Kaczmarczyk, Agnieszka Skobel, Marisa Kastanek i Julia Tyszkiewicz. Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl. Nowe Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl. Latem w stolicy Dolnego Śląska miał odbyć się największy w historii naszego kraju turniej futbolu amerykańskiego. Od 22 do 24 lipca we Wrocławiu miały gościć 4 najlepsze europejskie drużyny w tej dyscyplinie. W tym gronie są oczywiście futboliści Panthers. Doceniono ich udane mecze w tym sezonie Ligi Mistrzów, a duże znaczenie miał też fakt, że za rok w stolicy Dolnego Śląska odbędzie się The World Games. Radość była spora, niestety teraz okazuje się, że nie wszystko wygląda tak różowo. Final Four miał się odbyć na Oporowskiej. Na stadionie Śląska Pantery
rozegrało już mecz fazy grupowej. Finał także planowano na tym obiekcie. Nastąpiło jednak nieporozumienie w komunikacji na linii Panthers-Śląsk. Piłkarski klub był bowiem przekonany, że użyczy futbolistom stadionu w lipcu na jeden mecz, a nie na trzy. Włodarze Śląska martwią się bowiem, jak tyle spotkań rozgrywanych dzień po dniu wpłynie na jakość murawy. Sytuacja jest patowa, ale nie bez wyjścia. Cały czas trwają negocjacje. Alternatyw jest niewiele, a czasu jeszcze mniej. Jeśli do końca tygodnia nic się nie zmieni, klub będzie musiał wysłać pismo do Europejskiej Federacji Futbolu Amerykańskiego. Jej decyzja może, ale nie musi być druzgocąca dla wrocławskiego klubu. Najgorszy scenariusz to utrata turnieju. Byłaby to nie tylko sportowa, ale także finansowa strata. Portfel Panthers mógłby tego nie udźwignąć. Dużo bardziej prawdopodobne jest jednak, że z dużej chmury spadnie mały deszcz. Obie strony są bowiem pozytywnie nastawione do wypracowania kompromisu. Nowe Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl. Nowe Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl. Dwa turnieje na cztery zaplanowane na cały cykl mają już za sobą uczestnicy zmagań w tenisie ziemnym. W drugich zawodach rozegranych na kortach przylotniczej we Wrocławiu rywalizowano w trzech kategoriach. Łącznie w zawodach wystartowało kilkudziesięciu tenisistów. W kategorii pań najlepsza okazała się Daria Nowak. W seniorach triumf świętował Michał Komorowski, a w gronie seniorów starszych najlepszy był Rafał Lorenz. Kort do tenisa zamieniamy na klatkę do squasha. W centrum Asta La Vista rozegrano pierwsze w sezonie zawody w tej dyscyplinie. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Była świetna sportowa atmosfera i bardzo zacięte i ciekawe mecze. Sporych emocji dostarczył m.in. wielki finał, w którym Bartłomiej Bernat pokonał Aleksandra Pietraszaka 3-2. Trzecie miejsce w zawodach zajął natomiast Michał Burak. Przechodzimy do biegania. Niespodzianki nie było. W roli głównej w czwartym PKO nocnym Wrocław półmaratonie wystąpili zawodnicy z Afryki. Wygrał Kenijczyk Dominik Mailu Musimi, który pokonał trasę w godzinę 3 minuty i 4 sekundy. Wśród kobiet triumfowała Białorusinka Maryna Damancewicz. Na wszystkich uczestników i fanów biegania, którzy znów w mieście nie zawiedli, czekały na trasie liczne atrakcje, m.in. koncerty muzyki klasycznej, pokazy świetlne w oknach budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zawodnicy mieli też okazję biec w specjalnej grupie turystycznej, nastawionej nie na bicie rekordów, a skupionej na zwiedzaniu Wrocławia. Wolne mają już koszykarze. Za nami turniej finałowy otwartych mistrzostw Wrocławia w baskecie. Działo się w hali MCS-u przy Parkowej. Wyniki jednak nie mogą być zaskoczeniem, bo faworyci pokazali klasę. Pierwsze miejsce uzyskała kogeneracja, a na drugiej pozycji zawody zakończył zespół KKS Baby. Trzecie miejsce należało do Forfana, czwarte do przyjaciół minibasketu. To była świetna koszykarska zabawa. Na deser jeszcze królewska dyscyplina. Za nami czwarty turniej w szachach klasycznych, a to oznacza, że znamy już mistrza Wrocławia. Zawody zakończyły się wygraną Michała Bęsia. Kolejne miejsca na podium należały do Artura Kiedowskiego i Gwidona Zajączkowskiego. Najważniejsze jednak, że poznaliśmy medalistów OMW. Klasyfikację generalną seniorów wygrał Bęś przed Kiedowskim i Piotrem Jagiełą. U kobiet najlepsza Kornelia Paluch, w gronie seniorów starszych mistrzem Zdzisław Sułot, a u juniorów zwycięstwo Paluch. Jagieła zdobył tytuł wśród niepełnosprawnych. OMW wciąż trwają. Już 9 i 10 lipca odbędzie się turniej siatkówki plażowej na kąpielisku Morskie Oko przy Chopina. W sobotę od 10 powalczą mężczyźni, od południa panie. W niedzielę od 10 w akcji i miksty, i oldboye. 11 lipca czeka nas w Sky Tower turniej bowlingowy, start o 17. Na dokładkę jeszcze streetball, drugi turniej cyklu na boisku szkoły podstawowej numer 1 przy Nowowiejskiej. Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl.